biorą ten plac, górny rynek. Tak jest. Drzewiany czy drewniany rynek. A dlaczego? Mam tutaj zdjęcie, które nam to wyjaśni. Tutaj się odbywały targi wyrobów drewna. Beczki. A nie widziałam tego zdjęcia. Rodzaju. Tutaj troszkę widać właśnie na tym, że placu drewniany właśnie targ. Drewna tylko sklep, który mieści się w tej zielonej kanapiczce. Widzimy go tutaj i nawet widoczny jest napis tutaj Eduard Feisinger. To nazwisko już padło na rynku, kiedy mówiłam, że Henryk Feisinger otworzył tam księgarnię i założył drukarnię. Natomiast jego młodszy brat Edward, właściwie najbardziej znany z tych czterech braci Feisingerów, otworzył księgarnię właśnie w tej małej kamieniczce zielonej, gdzie zresztą również mieszkał na piętrze, a na parterze prowadził sklep, który był sklepem no zupełnie niezwykłym. To muszę powiedzieć, że Edward Feisinger był po prostu geniuszem marketingu, obrotności księgarskiej i do dzisiaj no to nazwisko rzeczywiście jest w Cieszynie znane. Lokalizację miał, widzą Państwo, taką sobie, no jednak nie był to rynek, gdzie te najbardziej prestiżowe księgarnie się mieściły. Natomiast znalazł sobie bardzo fajną niszę rynkową. Mianowicie ukierunkował tę swoją księgarnię na tak zwane wydawnictwa ludowe. Czyli to nie były wydania ambitne, piękne, drogie i dla koneserów. A była to literatura ludowa dla ludzi prostych, o mniejszych może ambicjach kulturalnych i mniej zasobnych finansowo oczywiście. I jak się okazało, handel tymi wydawnictwami sprawił, że firma niesamowicie się rozwinęła. Jakie to były te wydawnictwa ludowe? Oczywiście literatura religijna. Dzisiaj też już to jest może dla nas takie troszkę egzotyczne, ale dzień dobry. Ale modlitewniki, kancjonały różnego rodzaju, to była znaczna część rynku wówczas księgarskiego. A oprócz tego popularne powieścidła, tak sobie to powiedzmy. Edward Feisinger własnym nakładem wydawał taką serię książeczek, która nosiła tytuł Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży. To były takie książeczki małego formatu, w miękkich okładkach, takie po prostu przeznaczone do szybkiego przeczytania i może niekoniecznie zachowywania w bibliotece. Wydał takich tytułów kilkaset. A jakiego rodzaju to były książki, to ja Państwu przeczytam tutaj kilka tytułów, bo sobie wypisałam. Na przykład Abelino, straszny bandyta, albo Wywoływanie duchów, albo Trzy piękne młynareczki w rękach krwawego rabusia. Takie emocjonalne tego typu wydawnictwa, no zresztą w dzisiejszych czasach też mamy chyba ich odpowiedniki, potrafią Państwo doskonale wskazać też podobne tytuły. Takiego w szczegółach pokazującego ten budynek, ale za to też mam w sumie coś ciekawego, bo tutaj mamy perspektywę tam od dołu, od strony Olzy i Stiegengasse, czyli ulica Schodowa. To jest ten budynek od tyłu, przy którym pierwszego już nie ma. Pierwszego już nie ma, a dlatego to też wybrałam, że to jest widokówka, a widokówka została wydana przez Edwarda Feisingera, Cieszyn, Oberlin 10, budynek 10, bo jeszcze też może przy okazji powiem, że oprócz tych wszystkich rodzajów
wydawnictw, z którymi handlował, to on się zajmował również wydawaniem pocztówek. Też trafił bardzo ładnie w zapotrzebowanie rynkowe. Końcem XIX wieku i na początku XX właśnie bardzo się zaczął rozwijać przemysł pocztówkowy, widokówkowy i maile, tak? I Edward Faitzinger wydawał te kartki i po prostu zarzucił rynek ogólno, że tak powiem, krajowy, austriacki swoimi wydawnictwami. Nikt dotychczas nie zdołał zliczyć, ile wzorów kart wydał Edward Faitzinger, ale liczone to jest w dziesiątkach tysięcy. I proszę sobie wyobrazić, że to nie tylko były widokówki z Cieszyna i okolic. Nie, nie. To były widokówki z praktycznie najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w całej monarchii. Specjalizował się na przykład w widokówkach tatrzańskich. Jeżeli z tego okresu Państwo natrafią na jakąś kartkę właśnie z widoczkiem tatrzańskim, to jest prawie na pewno wydane przez Faitzingera. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ drugim takim terenem, gdzie docierał i specjalizował się w widokówkach, to była Dalmacja, obecna Chorwacja. I również osobiście widziałam wiele też widokówek, a to z Istrii, a to właśnie z różnych miejscowości, wydanych, proszę, Edward Faitzinger w Cieszynie. To tak na marginesie, a ta widokówka pokazuje dom przy ulicy Schodowej, o którym zaraz Państwu powiem. Proszę. Dla prasy, dla reporterów. I zaraz Państwu puszczę obiekt. Mieściło się po pierwsze atelier fotograficzne jakiego Karla Jastrzębskiego, to pewnie Państwo słyszeli o takim fotografie, ale on powiedzmy książkami nie zajmował się specjalnie, więc nie jest głównym tutaj naszym obszarem zainteresowania. Natomiast na pierwszym piętrze mieszkał ksiądz Józef Lądzik, na pewno doskonale Państwo znany. Postać też dużego formatu, działacz polityczny, poseł, przywódca tutaj polskiego ruchu narodowego w żyjących punktach. I ze względów chronologicznych jeszcze sobie drukarnię cieszyńską wydawniczą zostawimy na moment. A ja powiem Państwu i pozostaniemy tutaj generalnie w temacie drukarni. O drukarniach już co nieco dzisiaj słyszeliśmy. Słyszeliśmy o pierwszej drukarni Prochasków, tak? Potem słyszeliśmy o drukarni Husera. To były dwie największe w Cieszynie drukarnie. Przy czym co trzeba powiedzieć, drukarnie o charakterze niemieckim, w sensie kapitału. Oczywiście one drukowały również polskie książki, ale działacze tutaj polskiego ruchu narodowego tak mniej więcej na początku XX wieku, w zasadzie już wcześniej, ale udało się to na początku XX wieku, starali się doprowadzić do tego, żeby środowisko polskie w Cieszynie dysponowało własną drukarnią i własną księgarnią, żeby się uniezależnić finansowo po prostu od firm niemieckich, co było niezwykle trudne z tego powodu, że na założenie drukarni czy na założenie księgarni należało uzyskać pozwolenie urzędowe, tak zwaną koncesję. Co było ściśle limitowane i po prostu trudne do załatwienia. Ale ostatecznie udało się. I w roku 1905 powstała w Cieszynie pierwsza drukarnia dysponująca polskim kapitałem i obsługująca wydawnictwa
polskie w Cieszynie i również przeznaczająca zyski na właśnie rzecz środowiska polskiego w Cieszynie. A drukarnia ta nazywała się drukarnią Towarzystwa Domu Narodowego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli tę nazwę. Ona wytłumaczyć ją można tym, że tutaj w Cieszynie założone zostało towarzystwo o tej nazwie, Towarzystwo Domu Narodowego, które między innymi doprowadziło do wybudowania przy rynku Domu Narodowego, do dzisiaj istniejącego, ale również udało mu się zdobyć koncesję na założenie drukarni. I ta drukarnia, jak mówię, została założona w roku 1905. I proszę sobie wyobrazić, że ona działała w takim zupełnie nie wskazującym na to przeznaczenie budynku. Nowe Miasto 9. Ten mały, niski budyneczek. Nieodpowiedni oczywiście na działalność drukarską, ale przypuszczam, że to tak po prostu nasza piękna wystawa, księgarnia dziedzictwa błogosławionego Jana Sarsfeldera. Bardzo podobny. Więc powiem na jej temat kilka słów. Mówiłam już o dziedzictwie, że się zajmowało właśnie działalnością wydawniczą, że założyło drukarnię, a kolejnym krokiem było założenie księgarni. W roku 1919 otrzymało dziedzictwo koncesję na działalność księgarską, i w którym umieszczona została tablica pamiątkowa. Proszę spojrzeć. 150. rocznicę powstania pierwszej polskiej gazety na Śląsku Cieszyńskim, tygodnika cieszyńskiego 1848-1851, a następnie Gwiazdki Cieszyńskiej 1851-1839. Jaki jest związek tej kamienicy z tygodnikiem cieszyńskim, z Gwiazdką Cieszyńskim? Ano taki, że w tymże budynku znajdowało się mieszkanie Pawła Stalmacha, doskonale Państwu znanego. Ja tym razem nie mam ilustracji budynku, ale za to mam portret Pawła Stalmacha. I to nie byle jaki, bo jest to portret autorstwa Jana Matejki, proszę Państwa. Dlaczego zwracam uwagę na to miejsce? Przy okazji drukarni Towarzystwa Domu Narodowego mówiłam Państwu, że środowisko polskie w Cieszynie dążyło do tego, żeby dysponować własną drukarnią, własną księgarnią. Drukarnię widzieliśmy na Nowym Mieście, a tutaj powstała pierwsza polska księgarnia w Cieszynie. Założona przez Mieczysława Czajkowskiego, który prowadził firmę przez niedługo, do roku 1912, ale ta księgarnia również miała swoją kontynuację, o czym już bez względu na deszcz powiem w skrócie. Miała swoją kontynuację, ponieważ tę firmę Czajkowskiego kupił, znany Państwu na pewno, Bernard Kotula. To była redakcja Gwiazdki Cieszyńskiej po śmierci księdza Alondzina. A w latach 30. i to będzie taki, myślę, symboliczny akcent, którym zamkniemy swoją wycieczkę. W latach 30. tutaj na pierwszym piętrze została ulokowana bardzo cenna i bardzo pokaźna biblioteka. A właściwie dwie. W posiadanie których weszło dziedzictwo właśnie w tym okresie. Pierwsza z nich to była biblioteka teologów wrocławskich. Biblioteka, która została założona w Ołomuncu w 1844 roku
A następnie z tego Ołomuńca została przemieszczona do Widnawy. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Widnawy, to jest w tej chwili taka mała miejscowość po czeskiej stronie. Została tam dalej W Widnawie działało seminarium duchowne dla diecezji wrocławskiej i księża ze Śląska Cieszyńskiego właśnie w Widnawie się kształcili. I tam posiadali swoją bibliotekę, która była właśnie taką teologiczną biblioteką wydawnictw w języku polskim. I w roku 1917 została z Widnawy przewieziona do Cieszyna i została umieszczona w domu dziedzictwa. Bardzo cenna biblioteka, właśnie taka od XIX wieku prowadzona, po której ślad się dzisiaj nie zachował. Zaraz o tym powiem jeszcze. I to była jedna część, a druga część to były zbiory księdza Lądzina, o których już mówiłam i czytałam po jego śmierci w roku 1929. Testamentem zapisane dziedzictwo i również tu umieszczone tutaj te bezcenne cieszyńskie wydawnictwa, Archiwum Gwiazd Cieszyńskie, to wszystko tutaj się mieści. I to będzie taki symboliczny akcent dzisiaj na koniec dzisiejszego dnia. W listopadzie 1939 roku, zaraz po wybuchu wojny, Biblioteka Dziedzictwa została zapieczętowana. I wiosną 40 spakowana przez Niemców i wywieziona w całości na makulaturę. Także te właściwie źródła do Polskiego Ruchu Narodowego na Śląsku Cieszyńskim, które są już nie do odtworzenia. Tam był oczywiście archiwalia, to jest jasne, te listy, o których czytałam. Komplet Gwiazdki Cieszyńskiej w dwóch egzemplarzach, jak pisał Ludwik Brożek. My dzisiaj w Cieszynie nie mamy całego kompletu Gwiazdki Cieszyńskiej, to zniknęło. Wydawnictwo Feitzingera w komplecie, te wszystkie, które ksiądz Lądzin spisywał do swojej bibliografii, to wszystko zostało zniszczone. Czy nic nie zostało, pani pyta? Są relacje, że w tym okresie zimy 39-40 dwaj pracownicy dziedzictwa, Karol Sabat, redaktor Gwiazdki Cieszyńskiej przedwojennej, i Bernard Dziedziak, kierownik księgarni, potajemnie wchodzili tutaj i wynosili po kryjomu jakieś pojedyncze Gwiazdki Cieszyńskie, pojedyncze, najcenniejsze rzeczy. Ja jedno miałam w domu, a córa mi wyrzuciła. O. Do ukarania. Zagadką, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja czytałam tam też przy domu Lądzina o listach Konopnickiej i autografie Roty. On prawdopodobnie został również wyniesiony. Są świadectwa, że po wojnie gdzieś funkcjonował. Do dzisiaj nie został odnaleziony. Ale Rota jest nasza. Być może gdzieś ten, dysponujemy fotografią tego rękopisu Konopnickiej, być może został ocalony. Także jakieś pojedyncze egzemplarze może gdzieś w domach prywatnych jeszcze się zachowały. Ludwik Brożek też podaje informację, że coś się ocknęło w Katowicach i wysuwa taką hipotezę, że być może jeszcze robotnicy na stupie makulatury coś tam powyciągali. W każdym razie to właściwie jakieś rzeczywiście drobne rzeczy. Natomiast ta biblioteka to jest taka największa strata, jeżeli chodzi o cieszyńskie zbiory książkowe, biblioteczne, jaka miała miejsce. Cała strata na drewnianych prasach drukarskich. Ale to się powolutku rozkręcało od drobnych druczków tutaj produkowanych w tym miejscu. Firma rozkręciła działalność, rozwinęła, także stała się jedną z większych firm na terenie monarchii austro-węgierskiej. I jak mówię, ten temat już rozkwitu firmy wchodzić nie będę, ponieważ
ponieważ będzie to w przyszłym tygodniu omawiane, być może będą mogli Państwo w tym spacerze wziąć udział. Ja tylko powiem, że w roku 1888, po 80 latach mniej więcej, firma, jak mówiłam, rozwinęła się i wybudowała potężny, okazały budynek na terenie obecnego Polskiego Cieszyna za Olzą na Saskiej Kępie. Ten budynek na pewno Państwo bardzo dobrze znają, bo on do dzisiaj istnieje i do dzisiaj, czy do niedawna jeszcze pełnił właśnie taką samą funkcję i nadal będzie pełnił. Więc tylko go pokażę dzisiaj na ilustracji. To jest obraz namalowany przez Idę Mintzberg. I od tego czasu do lat 30. Był w posiadaniu rodziny Prochasków, później został znacjonalizowany. Ten pomin jest dalej? Chyba nie. Czy pomin jest dalej? Chyba nie. Ja przypuszczam, że pomin to właśnie był pomin parowy, bo właśnie do napędzania i w jakimś momencie został zlikwidowany. Nie umiem powiedzieć, kiedy to się stało, ale z nazwiskiem Prochaska jeszcze się dzisiaj zetkniemy na rynku, gdzie teraz sobie przejdziemy. Rynek, centrum miasta, centrum handlowe również i tutaj właśnie przy rynku w różnych okresach działało kilka bardzo ciekawych firm właśnie działających w branży księgarskiej. Mówiliśmy sobie przy ulicy Stromej, że pierwsza drukarnia w Cieszynie powstała w roku 1806. Przez długi czas historycy podawali informację, że pierwsza księgarnia w Cieszynie powstała w latach 30. XIX wieku, czyli nieco później. Co okazało się nieprawdą. Ponieważ znowu wrócę do Książnicy Cieszyńskiej jako tego zbioru wiedzy o dawnej książce cieszyńskiej. W biurach książnicy odnaleziony został niewielki, niepozorny druczek, który w te ustalenia historyczne wniósł korektę, ponieważ druczek jest niczym innym jak katalogiem księgarskim. Taką reklamą firmy, która została założona w Cieszynie w roku 1790. Dosyć znacznie leśmy się jednak przesunęli wstecz przez niejakiego Johanna Leonarda Pisma, o którym wiadomo, że był Niemcem, też z Cieszyna nie pochodził. I wydał sobie w tymże roku 1799 swój katalog, w którym bardzo szczegółowo opisał towary, jakie ma na składzie. A muszę Państwu powiedzieć, że te towary były troszkę właśnie zaskakujące z naszego punktu widzenia, bo to były nie tylko książki, nie tylko czasopisma, ale także sporo obrazów czy różnego rodzaju grafik. A nawet takie rzeczy jak Karol Malik pracował, wyuczył się zawodu księgarni Prochaski, a później zrobił konkurencję swojemu byłemu szefowi i założył własną firmę tutaj w roku 1872 i działał przez prawie 20 lat, do roku 1890, prowadząc tutaj księgarnię, może nie tak prestiżową jak księgarnia Prochaski, ale również zajmującą się tym wszystkim, czym w owym czasie księgarnie się zajmowały, czyli i książki, i obrazy, i nuty, i działalność nakładowa. I troszkę dla odróżnienia od księgarni Prochaski, która była zorientowana na klientów niemieckojęzycznych,
Malik zaczął wprowadzać książki polskie, które można sobie było zamawiać na przykład z Warszawy, czy z Krakowa, czy z Lwowa. I w ten sposób to funkcjonowało. Księgarnia zakończyła działalność w roku 1890 i wówczas budynek został zakupiony przez Józefa Konczakowskiego w 1700 roku, właśnie ta klasa i w 1719 został konsekrowany kościół, który Państwo tutaj widzą, i założyli szpital. W związku z czym biblioteka, którą tutaj zgromadzili, oprócz tematyki, jak można się spodziewać, religijnej, zawierała książki przydatne boni fratrom właśnie w tej działalności związanej z prowadzeniem szpitala i apteki, czyli bardzo ciekawy zbiór dawnej literatury medycznej. Ta biblioteka do dzisiaj się znajduje w klasztorze i ona jest w zasadzie dostępna. No, nie wiem, jak obecnie to wygląda, pewnie trzeba się umówić na wizyty, ale działa tutaj czytelnia, jest możliwość skorzystania z tych starych druków. Liczy ona około 6 tysięcy książek, z tego właśnie sporą część starych druków. Niestety została ona dosyć znacznie zniszczona, rozproszona. Wniesione zostały na potrzeb nie franciszkanów, którzy tu stosunkowo niedawno, w latach chyba 90. rozpoczęli działalność, a przez jezuitów. Jezuitów, którzy w roku 1670 osiedlili się w Cieszynie, wznieśli tutaj swój klasztor, kościół, który zobaczymy za chwilę, idąc dalszą trasą, i prowadzili tutaj gimnazjum. Do roku 1773, kiedy to klasztor, zakon jezuitów został skasowany, rozwiązany na terenie Austrii właśnie. A gimnazjum, to byłe gimnazjum jezuickie, zostało przekształcone w gimnazjum katolickie, działające obok równoległego gimnazjum ewangelickiego. I w tymże gimnazjum prefektem był ksiądz Leopold Jan Przecznik, o którym już Państwo słyszeli, który no był właściwie wielkim pechowcem, ponieważ po ukończeniu nowicjatu w zakonie jezuitów, po tym jak został jezuitą, to właśnie doczekał się kasaty zakonu i do końca życia był już po prostu księdzem, nie zakonnikiem, i był prefektem gimnazjum katolickiego. Jak Państwo doskonale wiedzą, był kolekcjonerem, twórcą bezcennej kolekcji muzealiów, które znajdują się w zbiorach Muzeum w Cieszynie, i książek, które znajdują się w Książnicy Cieszyńskiej. Ale pierwotnie ten zbiór książek znajdował się właśnie tutaj w gimnazjum katolickim. I on był stosunkowo niewielki, ale rozrastał się. Również siedzibę za własne fundusze, zakupując te pomieszczenia po gimnazjum, a na siedzibę swojej biblioteki. Dlaczego mógł tak zrobić? Ponieważ gimnazjum w międzyczasie przeniosło się
na ulicę Szeroką. Tam wystawiono nowy budynek Gimnazjum Katolickiego. Obecnie to jest siedziba starostwa. Natomiast ten stary budynek pogimnazjalny ksiądz Szersznik zakupił i tutaj mieściły się te jego zbiory w regałach, które do dzisiaj zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej. I co jeszcze trzeba powiedzieć, w testamencie zapisał całe swoje swój majątek, no majątek to za duże słowo, no, zasoby finansowe na dalsze utrzymanie tej biblioteki w formie fundacji, która działała tutaj przez cały XIX wiek i z tych pieniędzy Fundacji Szersznika opłacone były garże bibliotekarzy, którymi byli profesorowie gimnazjalni. Również siedzibę za własne fundusze, zakupując te pomieszczenia po gimnazjum na siedzibę swojej biblioteki. Dlaczego mógł tak zrobić? Ponieważ gimnazjum w międzyczasie przeniosło się na ulicę Szeroką. Tam wystawiono nowy budynek Gimnazjum Katolickiego. Obecnie to jest siedziba starostwa. Natomiast ten stary budynek pogimnazjalny ksiądz Szersznik zakupił i tutaj mieściły się te jego zbiory w regałach, które do dzisiaj zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej. I co jeszcze trzeba powiedzieć, w testamencie zapisał całe swoje swój majątek, no majątek to za duże słowo, no, zasoby finansowe na dalsze utrzymanie tej biblioteki w formie fundacji, która działała tutaj przez cały XIX wiek i z tych pieniędzy Fundacji Szersznika opłacone były garże bibliotekarzy, którymi byli profesorowie gimnazjalni. Ja Państwu pokażę, jak ta biblioteka wyglądała. W linijce u góry Psyches, niżej Jatrejon. Psyches Jatrejon oznacza to lecznica dusz, czyli miejsce, gdzie można sobie właśnie dzięki książkom znaleźć pocieszenie, ukojenie i radość z lektury. Psyches Jatrejon. A skoro już się tutaj znajdujemy, to jeszcze jedna ciekawostka związana z kościołem pojezuickim, kościołem Świętego Krzyża. Otóż no też zupełnie nieznana historia i zaskakująca. Z czasu II wojny światowej. Tutaj może zrobię taki wstęp. O, obawiam się, że zaczyna kropić, to niedobrze. Co może? Z tych powstała w Cieszynie koncepcja taka, żeby wszystkie zbiory biblioteczne, których było tutaj co niewiara, pozostałości jakichś dawnych, nieistniejących bibliotek, skomasować w jednym miejscu, w jednym budynku i tą lokalizacją stał się budynek Muzeum Miejskiego, znanego Państwu i do dzisiaj działającego w tym miejscu, przy ulicy Rogowej. I tak się stało w latach 30. Po czym rozpoczęła się wojna i książki polskie w Cieszynie zostały poważnie zagrożone. Wiele z nich zresztą zostało zniszczonych, o czym jeszcze powiemy, ale no po prostu była taka koncepcja, no, wyrzucania polskich książek na makulaturę. I tutaj bardzo się zasłużył dla tych zbiorów bibliotecznych ówczesny kustosz muzeum, Wiktor Harger, który zwlekał z tym wyrzuceniem książek na makulaturę. Pod pretekstem takim, że no jednak warto by je przejrzeć, bo tam może jednak coś cennego dla kultury niemieckiej też można by znaleźć. No ale wiadomo, takie przeglądanie kilkudziesięciotysięcznych bibliotek to nie jest rzecz, którą można załatwić łatwo i szybko, więc to się przeciągało. I
pewnym momencie, w czasie wojny właśnie, książki zostały, część książek, te właśnie polskie księgozbiory, między innymi Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Czytelni Ludowej, Kraszewskiego, zostały tego muzeum wyniesione i przeniesione, nie wyobrażą sobie Państwo dokąd, do Kościoła Świętego Krzyża. Do Kościoła. O tym pisze Ludwik Brożek we swoich wspomnieniach. Niestety nie pisze, jak to, gdzie one się mogły w tym kościele mieścić. Napisane, że w postaci kilkumetrowej hałdy zostały po prostu przeniesione te książki z muzeum i tam czekały na tą selekcję, prawda? I dzięki temu doczekały końca wojny. W każdym razie no, taki epizod biblioteczny również w kościele. Zostały totalnie przemieszane, oczywiście no, nie przysłużyło się to ich stanowi zachowania, no ale generalnie te polskie księgozbiory w większości w Cieszynie przetrwały, nie wszystkie, to jeszcze o tym też powiemy w innym miejscu, ale właśnie przez pewien czas były w kościele wydawcami, księgarzami, drukarzami z Królestwa Polskiego, którzy tutaj w darze bardzo często właśnie bezpłatnie przekazywali książki. Jednym z takich większych darów, to też ciekawostka, był dar prywatny niejakiego Ignacego Bagieńskiego, kolekcjonera bibliofila z Odessy, który tutaj do Cieszyna został w kilkunastu ogromnych skrzyniach przesłany i mieściło się to tutaj w hotelu pod Złotym Wołem. Do roku 1901, kiedy Czytelnia Ludowa została przeniesiona na rynek, do Domu Narodowego, który właśnie w 1906 roku został otwarty i wtedy tam zbiory Czytelni Ludowej umieszczono.